pieniędzy do domu nie przynosi, ale z ostatniej imprezy przyniósł 3. Jak długo będziemy ten ciężar dźwigać? Ale czy to naprawdę tak duży ciężar? No dla ciebie może nie, ale ty wyglądasz jak sztangistka. A któryś z państwa ma takie małżeństwo, jak prezentowane na scenie? Każdy. Sasza najbardziej. Tak, tak. Ze ścianą. No. Ze ścianą. Tak, oni normalnie, tam właściwie to jest... kiedyś zaprosiłem właśnie... Właściwie spisujesz tylko, Marylkę, nie? I Wojtka do siebie, my posłuchali, jak oni to nie gadają. No i zaczęliśmy to spisywać. Bo to, co oni tam wygadywali za ścianą, to właściwie jest jeden do jednego. A oni wiedzą o tym? Nie. I lepiej, żeby, oglądają, i lepiej, żeby się nie dowiedzieli. Nie, oni oglądają, ale oni nie wiedzą, że to jest oni. Nie mówcie im o tym. No. Ty, bo ja cię dawno nago nie widziałam. Ty masz normalnie taki krótki dół, czy tak wysoko sobie gacie podciągasz? Tak sobie wysoko gacie podciągam, bo mam taki krótki dół. Kiedyś było inaczej. Tak, ale spałem od okna. Jak jest dobra zabawa, to żadna pogoda nie przeszkadza. Tak. Nawet może nie być pogody. Nawet może tak. Jak widzą nie przeszkadza, to tym bardziej nam nie przeszkadza, bo my jednak jakieś zadaszenie mamy. Tak. Widzę, jak jedna chmurka w prawo, ta wyższa w lewo, bo mówisz południe. Zobaczyłem kawałek niebieskiego nieba. Ja patrzę, a tu słońce. Ja mówię do żony, Ania, wychodź, słońce wyszło, a ona... Gdzie? A, już zaszło. Prawie dużo jeżdżę po Polsce. Ja pamiętam, jak było, jak jest. My nie chcemy tego zauważyć. My tego nie widzimy tak naprawdę, tylko wydaje nam się, że jeszcze to, a jeszcze tamto. Jest cała masa zrobionych, fajnych, ślicznych miasteczek. Coraz więcej. Ja kiedyś marzyłem, że będzie tak jak kiedyś jak w Austrii, że się przyjeżdżało do Austrii i te miasteczka jedno w jedno były czyste, zadbane. Tak powoli się stanie w Polsce. Tak będzie. Głęboko w to wierzę. Lecę, pa.